Turystówki z Wielkiej Brytanii. Charakterystyczne i znajome widoki z czterech odrębnych krain. Wybieramy się dziś w podróż. Niektóre miejsca będą znajome, inne mniej znane. Zobaczą Państwo kilka miast Wielkiej Brytanii oraz wieś. W Wielkiej Brytanii urlop spędzać można różnie. Opowiemy, co można zobaczyć i robić podczas urlopu. I jak się poruszać. Będą też Państwo mogli nauczyć się wielu przydatnych zwrotów. Ale przede wszystkim dowiedzą się Państwo, jak przyjemnie spędzić czas. Ponieważ jest to... Pobyt za granicą może nastręczać problemów nawet wytrawnemu turyście. W naszym filmowym przewodniku pokażemy, gdzie pojechać, jak się tam dostać, jak płacić, gdzie się zatrzymać i co powiedzieć. Londyn. Wielu turystów nie jedzie już dalej. My też najpierw przyjrzymy się dobrze Londynowi, ale potem ruszymy dalej, bo Wielka Brytania to przecież nie tylko to największe w kraju miasto. Od czasu do czasu będziemy oglądać tych młodych ludzi podróżujących po Wielkiej Brytanii. On jest Amerykaninem, ona Brytyjką. Od nich będą Państwo mogli nauczyć się pożytecznych zwrotów. Proszę więc słuchać uważnie, kiedy pojawi się ten oto znak. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, a krócej Zjednoczone Królestwo lub Wielka Brytania. Do Wielkiej Brytanii można dostać się z różnych stron świata statkiem lub samolotem. Najwięcej turystów przybywa samolotem. Lądują oni na londyńskich lotniskach Heathrow lub Gatwick. Oba porty lotnicze mają dobre połączenia ze śródmieściem Londynu, dokąd jedzie się niecałą godzinę. Lotniska to ogromne miejsca, gdzie człowiek czuje się zagubiony, ale zawsze przecież można skorzystać z czyjejś pomocy. Na lotnisku można uzyskać informacje, załatwić wiele spraw, a nawet zarezerwować pokój w hotelu. Na turystów szukających komfortu czekają nowoczesne hotele międzynarodowe lub tradycyjne hotele brytyjskie, słynące z dobrej obsługi i elegancji. W dzielnicach takich jak Earl's Court w zachodnim Londynie oraz w pobliżu głównych dworców kolejowych można znaleźć mniejsze hotele, pensjonaty i prywatne kwatery. Nie są one tak wygodne, ale odpowiednie dla mniej zamożnego turysty. Po męczącym locie do Londynu można jednak spędzić pierwszą noc wygodnie w jednym z hoteli położonych kilka kroków od lotniska. Hello, can I help you? Yes, we'd like to book a room, please. A double room? Yes, with a private bathroom. How many nights? Just tonight. Fine. If you'd like to sign here. It's room 1153, which is on this floor. I'll get a porter to bring your luggage to you. That's lovely. Thank you. Po nocy w takim hotelu można już wyruszyć na zwiedzanie Londynu. Londyn to trzy ośrodki. Centrum finansowe, czyli City. Westminster, gdzie znajduje się parlament i wiele innych londyńskich zabytków. Oraz West End, któremu przyjrzymy się za chwilę. Jest to bardzo popularna wśród turystów dzielnica teatrów i sklepów. Londyn zawsze przyciągał turystów. Zawsze był zatłoczony, ruchliwy, zawsze tętnił życiem. Nie jest to miejsce, do którego przyjeżdża się odpocząć. Zwiedzanie Londynu najlepiej jest zacząć od wycieczki po mieście piętrowym odkrytym autobusem. W korzystaniu ze zwykłych autobusów pomogą Państwu mapy, które można otrzymać na wielu stacjach metra. Na przystankach autobusowych widać rozkłady jazdy. Na przystanku na żądanie, request stop, trzeba wyciągnąć rękę, żeby autobus się zatrzymał. To Leicester Square, please. That's 260, it's £1.20. That's £1.20. Can you tell us when we get there? Okay, take a seat. Thanks. Jeśli kogoś na to stać, może zawsze poruszać się po Londynie taksówką. Kiedy taksówka jest wolna, świeci się napis taksi.
much is that? 280, please. There's one, two, £3. Keep the change. Thank you very much. Thank you. Taksówkarzowi daje się zwykle 10 lub 15% napiwek. Głęboko pod ulicami Londynu znajduje się metro, Tube. Poza godzinami szczytu można się nim szybko i łatwo poruszać po mieście. Stacje metra są w różnych dzielnicach, a pociągi kursują bardzo często. Kiedy chcemy pojechać metrem, musimy się najpierw zorientować, która linia nam odpowiada i w jakim mamy się udać kierunku. Na każdej stacji jest mapa całej sieci metra. Każda linia zaznaczona jest innym kolorem. We're here and we need to get to Marble Arch. So if we take the Bakerloo line northbound to Oxford Circle, get on the central line westbound to Marble Arch. Are you sure? Yeah. There's signs everywhere. We can't miss it. All right. I trust you. Okay. Bilety można kupić w okienku albo w automacie, którym przyciska się guzik określający rodzaj biletu i stację docelową. Okay. We need an adult single to Marble Arch. Niestety, im dalej się jedzie, tym drożej to kosztuje. Można jednak kupić specjalny bilet, który nazywa się Travel Card. Pozwala on jeździć przez cały dzień metrem lub autobusem, nic już nie dopłacając. Wolniej, ale znacznie przyjemniej, podróżuje się rzeką. Autobusy rzeczne odchodzą często z przystani Westminsterskiej i płyną w górę rzeki aż do Hampton Court, a w dół do Tower of London, Greenwich i przeciwpowodziowej zapory na Tamizie. Spacerowe płyną na wschód, aż do zapory przeciwpowodziowej Thames Flood Barrier. Jeżeli poziom wody w Tamizie za bardzo wzrośnie, z dna rzeki podniosą się płyty zapobiegające powodzi. Po dopłynięciu do zapory statek zawraca i płynie z powrotem do centrum Londynu. Excuse me. Do you know what this bridge is called? No, I'm sorry, I'm a stranger here also. Jest to oczywiście most Tower, najsłynniejszy z mostów na Tamizie. Podnosi się go, żeby przepuścić duże statki. Można wejść do środka mostu i zobaczyć maszynownię, w której dzisiaj mieści się muzeum. City, finansowe centrum Londynu. Spacer jego ulicami jest ciekawszy, niż by się można spodziewać. Obok nowoczesnych drapaczy chmur są tam piękne stare budynki i urocze puby. Nad dzielnicą dominuje katedra Świętego Pawła, gdzie brał ślub książę Karol i gdzie często można posłuchać przepięknej muzyki churalnej. Katedra jest dziełem najsławniejszego angielskiego architekta Christophera Wrena. Zaczęto ją wznosić w roku 1675. Budowa trwała 35 lat.
Dzisiaj City ma nowe katedry i inną religię. Giełda papierów wartościowych i międzynarodowy rynek transakcji na dostawy terminowe mają galerie dla zwiedzających. Każdego dnia, od poniedziałku do piątku, można zobaczyć, jak pracuje świat finansów. Londyn odgrywa bardzo ważną rolę jako ośrodek finansowy. Ale z czym się Państwu kojarzy Londyn? Z barwnymi ceremoniami i tradycją? Z dziwacznymi mundurami? Czy może z zabytkami? Jeśli ktoś przypadkiem zabłądzi, zawsze można spytać o drogę policjanta. Excuse me. Yes, can I help you? Can you tell me the way to the National Theatre, please? Yes. If you turn left, go along that street over there, yeah. Till you get to the end, you'll see the bridge on the right-hand side. You turn right, cross over the bridge, and you'll see the theatre on the left-hand side at the far side. You can't miss it. Okay, great. Thank you. Londyn to ruchliwe miasto. Ale można w nim znaleźć spokojne zakątki, na przykład jeden z wielu parków. Ogród botaniczny w Kew z ogromnym bogactwem roślin. Albo któraś z wielu rezydencji, czy też jeden z zabytkowych budynków w Londynie lub jego okolicach. W ciągu tygodnia panuje czasem spokój. Jest to śluza na kanale w dzielnicy Camden w północnym Londynie. Ale w weekendy ulice Camden tętnią życiem. Look at this. It's itself out as your present. And also how your present will logically devolve into her. W weekend odbywa się tu jarmark, gdzie można kupić odzież, osobliwości i antyki. How much for this? That would normally cost you about £25 in the shop, but I can let you have it for 15. I give you £10. 12. Only got a £10 note. Okay, I'll accept you for £10. Thank you, sir. Would you like it wrapped? No, I'll take it like this. Okay. Thank you. Oczywiście targować można się tylko wtedy, kiedy kupuje się antyki lub rzeczy używane. Zakupy w West Endzie. Wiele osób przyjeżdża do Londynu właśnie w tym celu. W Londynie można kupić prawie wszystko. Od drogich artykułów luksusowych po rzeczy względnie tanie, sprzedawane na rynkach w różnych dzielnicach. Leadenhall to hala targowa, jeden z wielu rynków w City, dzielnicy finansowej. Do roku 1974 w Covent Garden był duży targ owocowo-warzywny. Stare budynki przerobiono jednak na stoiska, sklepy i restauracje.
Jest to teraz ulubione miejsce artystów ulicznych. Nice to sit down. Yeah, I'm tired. Lovely day, isn't it? Yeah, it's great. Ludzie, którzy się nie znają, często zaczynają rozmowę od uwag na temat pogody. Nie znaczy to, że Brytyjczycy aż tak bardzo interesują się pogodą. Jest to sposób na nawiązanie rozmowy i poznanie innych ludzi. Pora zadzwonić do domu. Można zadzwonić bezpośrednio albo wykręcając numer 155 do centrali międzynarodowej, zwłaszcza jeśli chcemy zamówić rozmowę na koszt odbierającego. Yeah, I'd like to make a collect call to, sorry, a reverse charge call to the USA, please. What area, please? San Francisco. What number, please? 366-750. I'm trying to connect you. Thank you. Hello, Mom. Yeah, it's me, Paul. Yeah, I'm in London. W Londynie można skosztować potraw niemal wszystkich kuchni świata. Wiele restauracji i barów sprzedaje dania na wynos. Bodajże najlepiej znane jest brytyjskie danie, fish and chips, ryba z frytkami. Jest ono bardzo proste, ale trzeba tego koniecznie spróbować. Specjalnością tego starego baru w Greenwich jest pie and mash. Jest to tradycyjna potrawa, na którą składa się pie, czyli coś w rodzaju mięsnej zapiekanki w cieście, oraz mash, tłuczone ziemniaki. Jest to potrawa prosta, lecz smaczna, no i tania. Rodzina, która prowadzi ten bar, robi pie and mash od pokoleń. Hello, can I help you? Hello, two pie and mash, please. What pies would you like? We've got cheese and onion, chicken, minced beef or pasties. I'll have cheese and onion, please. Two cheese and onion, please. Potrawę podaje się albo z gravy, to znaczy mięsnym sosem, albo z sosem pietruszkowym, który nazywa się green liquor. Green liquor, please. Same for me, please. What would you like to drink? Coffee. A black coffee and a tea for me, please. Fine. I'll bring that over. Thank you. Thank you. Jeśli zamawia się po prostu kawę czy herbatę, na ogół będzie ona podana z mlekiem. Dlatego trzeba prosić o czarną kawę, black coffee, kiedy nie chce się mleka. Każdy znajdzie zawsze w Londynie restaurację dla siebie, bez względu na to, co lubi i ile ma pieniędzy. Być może odpowiada Państwu coś takiego. We have the set menu here and the a la carte you can choose from here. Are you ready to order, madam? Yes, we'll have the set menu, please. And for your starter? Soup, please. Okay. And for your main course? Chicken. And for dessert? Fruit, please. Thank you very much. And for you, sir? Nasza para wybrała set menu, czyli zestaw dań gotowych, a nie którejś z dań a la carte, gdzie każda potrawa ma oddzielną cenę. Przy płaceniu rachunku na ogół zostawia się 10 lub 15% napiwku, ale najpierw trzeba się upewnić, czy obsługa jest wliczona w rachunek. Będąc w Londynie, trzeba koniecznie pójść do teatru w West Endzie. Bilety można kupić albo w teatrze, albo w przedsprzedaży. Najtańsze bilety są w tym punkcie przedsprzedaży na Leicester Square. Można tu kupić bilety na różne sztuki i muzykale, ale wyłącznie w dniu spektaklu. Bilety sprzedawane są za pół ceny, a narzut jest niewielki. Can I help you? Yes, we would like two tickets for a show, please. What type of show would you like? A musical or a comedy or a drama? A musical. Would you like seats in the stalls or in the circle? What's the difference? Różnica jest taka, że stalls to miejsca na parterze, a circle na piętrze. Jak każda stolica, Londyn ma wiele placówek kulturalnych. Royal Festival Hall to jedna z kilku wspaniałych sal koncertowych. W Londynie roi się od galerii sztuki, dużych, gdzie są wielkie zbiory narodowe, i mniejszych, gdzie są bardziej niezwykłe ekspozycje. Ale największym kulturalnym skarbem Londynu są jego muzea. W Muzeum Historii Naturalnej można poznać wszystkie aspekty życia zwierząt, zarówno człowieka, jak i dzikich zwierząt, nawet dinozaurów.
British Museum to jedno z największych i najwspanialszych muzeów na świecie. Do jego wielu skarbów należą imponujące zbiory z bardzo odległej przeszłości. Egzotyczne eksponaty z bardzo odległych miejsc. Są też i bardziej niezwykłe muzea. W gabinecie figur woskowych pani Tussaud można obejrzeć woskowe podobizny znanych ludzi. Jeśli czyjaś sława przemija, figurę topi się i przeznacza na wizerunek bardziej znanej osoby. Pani Tussaud robiła odlewy masek ludzi ściętych na gilotynie podczas rewolucji francuskiej. Tym, których fascynuje świat grozy, zapewne spodoba się London Dungeon, londyński loch. Zaś miłośnicy astronomii mogą się udać do planetarium. Na amatorów podróży kosmicznych czeka kosmiczna przygoda, Space Adventure. You are to proceed on stage one, flight plan to the moon. Bon voyage. Control, this is Adventurer. Affirmative, we proceed stage one of flight plan. Entering Lunar Astro Flight Control Zone. This is Lunar 5. Londyn w nocy. Po tej sporej porcji wrażeń kulturalnych można odetchnąć w jednym z wielu pubów, nocnych klubów czy dyskotek. A gdy już zmęczą się Państwo Londynem, czeka na Państwa jeszcze wiele innych miejsc w Wielkiej Brytanii. Dobrym środkiem lokomocji jest pociąg. Przydaje się wówczas specjalny bilet, który nazywa się BritRail. Można go kupić tylko u siebie w kraju. Mając taki bilet, jeździć można pociągiem po całej Wielkiej Brytanii za darmo. Natomiast zwykły bilet kupuje się tak. Two tickets to Brighton, please. Single or return? Single, please. First or standard class? Standard, please. When is the next train to Brighton? 2:02 from platform 15. Słyszeli pewnie Państwo o wielu miejscowościach Wielkiej Brytanii leżących na turystycznym szlaku, takich jak York, Bath, Stratford, Oxford czy Cambridge. My wybierzemy się gdzie indziej, zaczynając od południa Anglii. Wszędzie w Wielkiej Brytanii blisko jest do jakiejś nadmorskiej miejscowości, na przykład Brighton, zaledwie godzina jazdy pociągiem na południe od Londynu. W niektórych miejscowościach wczasowych na uboczu panuje spokój, ale nie w Brighton. Jest to tradycyjna nadmorska miejscowość wypoczynkowa. Nad morzem nie zawsze świeci słońce, ale w Brighton trudno się nudzić. Uroczy zakątek Brighton to The Lanes, labirynt maleńkich starych uliczek, gdzie roi się od sklepów z antykami, biżuterią i rozmaitymi osobliwościami. Do miast na południowym wybrzeżu przyjeżdżają ludzie z całego świata i to nie tylko na urlop. Są tu szkoły języka angielskiego, państwowe i prywatne. Arels Felco to stowarzyszenie, do którego należy większość najlepszych prywatnych szkół językowych. Członkostwo oznacza, że szkoła spełnia wymogi British Council. Could anybody give me an example of a sentence with if? Yes, Sabina? If I see you, I'll say hello. If I see you, I'll say hello. Yes, that sounds very good. Yes, very nice. W Brighton można znaleźć chwilę wytchnienia, ale jeśli ktoś naprawdę szuka spokoju i ciszy, Brighton nie jest idealnym miejscem. Mniej więcej 150 km na zachód od Brighton leży Stonehenge. Wzniesiono go prawie 4000 lat temu. 80 ogromnych głazów
z których jest zbudowany, a niektóre ważą 5 ton, przewieziono morzem i lądem aż z zachodniej Walii, pokonując odległość 400 kilometrów. Ale czym był Stonehenge? Przeważa pogląd, że była to świątynia druidów. A ci dzisiejsi druidzi nadal uważają Stonehenge za swoją katedrę. Stonehenge został przypuszczalnie zbudowany na długo przed druidami. Eksperci nie mogą się zgodzić co do jego przeznaczenia. Bodajże najciekawsza teoria głosi, że był to ogromny astronomiczny kalendarz lub komputer. Głazy umieszczono dokładnie tak, by o różnych porach roku znajdowały się na jednej linii ze Słońcem i Księżycem. Jakie by jednak nie było jego przeznaczenie, Stonehenge ma ciągle magiczny czar. Choć najbardziej znany, Stonehenge nie jest jedynym prehistorycznym obiektem. W Wielkiej Brytanii, a zwłaszcza w południowo-zachodniej Anglii, jest wiele takich miejsc. Kamienne koła, forty na wzgórzach i cmentarze. Wioskę Avebury opasuje dzisiaj ogromne kamienne koło, właściwie największe w Europie i nieco starsze niż Stonehenge. Nieopodal leży Avebury Manor, okazała rezydencja wzniesiona w XVI wieku. Cała rezydencja jest urządzona w stylu tej epoki. Nawet najdrobniejsze szczegóły. Avebury Manor pulsuje życiem. Można tam zobaczyć ludzi w XVI-wiecznych strojach, robiących to, co się robiło w XVI wieku. Take this glass into thy hands and hold it to thy eyes. There, that's in more colours than a diacon device. Można też spróbować samemu. Brytyjczycy lubią ubierać się w dawne stroje i wspominać dawne czasy. Lubią też ćwiczyć się w dawno zapomnianych dyscyplinach, które nie przydają się do niczego. And thus with the powder poured into the pan, the gun is primed. The lid of the pan is shut off. We will first draw our match from our left hand, place this into the jaws of this device, which is often known as a serpent or dragon. Right, go on then. Go. This is coming ready. Good. And remember, it's a very difficult thing to do, to shoot the longbow. There are no sights on it whatsoever. So it's all shot by pure instinct alone. Nieopodal, nad kanałem Kennet and Avon, leży Hilpeton. Można tu na co najmniej tydzień wynająć barkę. W takich barkach gotuje się, je i śpi. Są one tak wyposażone, by zaspokoić podstawowe potrzeby. You have your double bed here. As you know, this table folds down to make the double bed. And over in the corner there, you've got your television and stereo unit. And in the next compartment, we have the galley. W Wielkiej Brytanii kanały ciągną się na przestrzeni ponad 3000 kilometrów. Wiele różnych kanałów łączy się ze sobą. Barki wypożyczają rozmaite firmy w całym kraju. I proszę się nie martwić, jeśli ktoś jest nowicjuszem. Szybko można nauczyć się nawigacji na kanale. Barki są bardzo proste w obsłudze. Jedna krótka lekcja wystarczy. Mind your head. Here you have your rev counter, temperature gauge, oil pressure gauge and battery amp meter. To start the engine, straightforward, turn the ignition key, same as you would on a car. And on the stern here, you have your throttle and your steering. Now to go forward, straightforward forward, to come stern, it's just straight back. Steering with a tiller bar. Barki płyną bardzo wolno. To powolne tempo harmonizuje z otoczeniem. Kanały zostały wybudowane 200 lat temu. Była to pierwsza sieć transportowa w okresie rewolucji przemysłowej. W takim właśnie tempie powinno się oglądać angielski krajobraz, który, co ciekawe, ma nadal w dużej mierze wiejski charakter. Płynąc łodzią po kanale, można się całkowicie zrelaksować. Jest to zupełnie inne tempo życia. Nie trzeba odbierać telefonu czy spieszyć się na wyznaczoną godzinę. Thank you.
Można też zatrzymać się w dowolnym miejscu i na jak długo się chce. Na przykład w pubie nad kanałem, aby zjeść coś lub napić się. Hello, can I help you? Two beers, please. Yes, sir. Sorry? This one? Yes, please. Like a pint or a half. Halves, please. Zamiast prosić po prostu o piwo, Paul powinien był poprosić o pint lub half of bitter, albo lager, bardziej gazowane, chłodniejsze piwo. Do you serve food here? Yeah, we've got a restaurant which is through there. We've got bar meals, which is salads, sandwiches, bread rolls, meat pies. Puby serwują różnorodne jedzenie, od przekąsek po obiad i na ogół cena jest bardzo przystępna. Halves of beer. There you go. Cheers. Na zdrowie. Niedaleko kanału leży Stourhead, jeden z wielu ogrodów krajobrazowych Wielkiej Brytanii udostępnionych publiczności. Właścicielem Stourhead jest National Trust. National Trust oraz druga instytucja, English Heritage, zajmują się konserwacją wielu brytyjskich pomników, parków i terenów wiejskich udostępnionych turystom. Obie instytucje organizują specjalne imprezy i festiwale teatru lub muzyki. Na przykład to jazzowe garden party w stylu lat 20. A więc znowu przebieranie się i nostalgia. Nasz pociąg rusza teraz na północny zachód, do Walii, gdzie wszyscy mówią po angielsku, a niektórzy posługują się znacznie starszym językiem walijskim. Walia to piękne górskie krajobrazy i muzyka. Dziwna rzecz. Prawie wszyscy Walijczycy potrafią dobrze śpiewać. Stolicą Walii jest Cardiff, ale my zatrzymamy się najpierw w mieście targowym Machynlleth. Hello, Richard. What sort of cheeses have you got? W wielu miastach Wielkiej Brytanii co najmniej raz w tygodniu odbywa się targ. Można tam kupić wszystko. Od miejscowych świeżych produktów żywnościowych po odzież i tkaniny. Co drugi tydzień w Machynlleth odbywa się aukcja zwierząt hodowlanych. Kilometrów na północ leży Portmarion. Jest to miasto na zboczu wzgórza, całe we włoskim stylu. Wybudował je pewien walijski ekscentryk, który miłował włoską architekturę. Jadąc z Portmarion w głąb kraju, docieramy do Snowdonii. Ten imponujący, górzysty region jest idealny dla aktywnych turystów, którzy lubią urlopy w plenerze. Snowdonia to nie tylko świetne miejsce na wspinaczki wysokogórskie, ale również na wycieczki kajakowe i piesze. Wygodną bazą wypadową jest Battersea Coed, urocze miasteczko turystyczne zbudowane z miejscowego kamienia. W takim miejscu dobrze się jest zatrzymać w bed and breakfast. Może to być pokój albo w domu prywatnym, albo w pubie, albo w pensjonacie. Takie kwatery można znaleźć w całej Wielkiej Brytanii. Są one tańsze niż hotel, no i pozwalają poznać nowych ludzi. Hello. Hello. Have you got any vacancies, please? Yes, we have. For how many nights? Just for tonight. Yes. Come on in, I'll show you. Okay, thank you.
This is the lounge. There's a television. This is nice. Yeah. And the dining room is through here. Great. If you'd like to follow me, I'll show you a room. The bathroom is just up here, right next to your bedroom. This is your room. What do you think? It's lovely. Hello. I'm Naomi. Breakfast is at 8:30. My husband's a wonderful cook. I'm sure you'll enjoy it. Have you got those two on? Yes, I'll be ready in a minute. Śniadanie składa się zazwyczaj z trzech dań. Są to płatki śniadaniowe lub sok owocowy, a potem duże śniadanie na gorąco, tak zwane pełne śniadanie angielskie, czyli kiełbaska, bekon, jajka, fasolka, pomidory i tak dalej. A na koniec grzanka z dżemem pomarańczowym i oczywiście herbata lub kawa. W Bytysy Coed zlewają się cztery rzeki. Rzeki te i pobliskie wodospady to typowe wartkie strumienie Snowdonii. W samym sercu masywu górskiego widać Snowdon, najwyższy szczyt Walii. Snowdonie dobrze ogląda się z samolotu podczas lotu turystycznego z lotniska Canavan. A jeśli ktoś nie ma ochoty na lot ani na wspinaczkę, może skorzystać z małej kolejki parowej, która ma 100 lat. Wycieczki kolejowe organizowane prywatnie przez hobbystów są atrakcją turystyczną w wielu regionach Wielkiej Brytanii. Krótka podróż z powrotem do Anglii i jesteśmy w Midlands, okręgu ważnym m.in. dla brytyjskiego przemysłu. Rewolucja przemysłowa w Wielkiej Brytanii miała miejsce tak dawno, że wiele starych fabryk i zakładów przemysłowych zamieniono teraz na muzea. W tej kopalni nie wydobywa się już węgla. Kilku eksgórników występuje teraz w roli przewodników. Oprowadzają gości po kopalni, tłumaczą, jak funkcjonowała i starają się oddać atmosferę tamtych dni. Just have a feel at the weight of that. Two hands, pick it up in two hands, lift it right up. How would you like to work with that on your shoulder all day long? On your hands and knees, only 6 foot holes in that cold. No. You wouldn't, would you? Inne przemysłowe muzeum mieści się w Beamish, na północnym wschodzie Anglii. Czas się tutaj zatrzymał i można zobaczyć nie tylko stare maszyny, ale także jak żyli przeciętni ludzie na początku tego wieku. Leży zaledwie kilka kilometrów na południe od muru Hadriana, wzniesionego przez Rzymian ponad 1800 lat temu.
Dzisiaj można wciąż spacerować po murze, przyglądając się wykopaliskom z wielu rzymskich fortów. Była to wysunięta najdalej na północ granica rzymskiego cesarstwa, która biegła od morza do morza przez północną Anglię. W pobliżu wschodniego krańca muru leżą miasta Newcastle i Gateshead, które spoglądają na siebie przez rzekę Tyne. Tyneside to stary okręg przemysłowy, który słynie z gościnności i serdeczności. Jest tu sporo do zwiedzania, ale my mamy czas, żeby odwiedzić tylko jedno miejsce. Metro Centre w Gateshead. Olbrzymi kompleks, w którym mieszczą się aż 43 restauracje i 350 sklepów. This jacket. Can I try this on? Sure, the fitting room's just over there. Right, thank you. It's definitely not you. No? No. Right. That's the one. Yeah? Yeah, definitely. Right. I'll take this one. How would you like to pay? Check, cash or credit card? Credit card, please. Okay. Warto spytać, czy dany sklep działa w ramach Retail Export Scheme, systemu detalicznej sprzedaży na eksport. Oznacza to zakupy wolne od podatku. Wypełnia się wtedy w sklepie formularz, na podstawie którego można ubiegać się o zwrot kilkunastoprocentowego podatku wkalkulowanego w ceny. W Metro Centre pełno jest sklepów i punktów usługowych, ale największą atrakcją jest wesołe miasteczko. Etapem podróży jest Szkocja. Jej stolicą jest Edynburg, który ujrzymy za chwilę. Wyobrażenia, jakie wiele osób ma o Szkocji, znajdą zapewne potwierdzenie w Highland Games, imprezie sportowo-kulturalnej organizowanej wszędzie na północy i zachodzie Szkocji. Edynburg, jedno z najpiękniejszych miast w Europie, niewiele zmienił się w ciągu stuleci. Co roku, przez 3 tygodnie pod koniec lata, w Edynburgu królują kultura i sztuka. Festiwal edynburski to najsłynniejszy festiwal kultury w Wielkiej Brytanii. Co roku prezentowany jest bogaty program imprez muzycznych i teatralnych. Część z nich odbywa się na ulicach. Podczas festiwalu można też obejrzeć Edinburgh Tattoo, barwną paradę wojskową na terenie edynburskiego zamku. Na północ od Edynburga przejeżdżamy przez most Forth. Jest on tak długi, że pomalowanie go zajmuje ponad 4 lata, a wtedy całe malowanie trzeba zacząć od nowa. Forth Bridge leży na głównej trasie do górzystego regionu Highlands, krainy niezwykłej urody, mającej za sobą romantyczną przeszłość. Można tu spotkać wiele gatunków zwierząt. Na skraju dużego rezerwatu przyrody leży Aviemore, najważniejszy ośrodek sportów zimowych w Wielkiej Brytanii.
Niedaleko Aviemore znajduje się bardzo głębokie jezioro, otoczone aurą tajemnicy. Nazywa się Loch Ness. Loch to w języku celtyckim jezioro. W wodach jeziora czai się potwór. Ludzie przysięgają, że go widzieli i fotografowali. Jest nawet archiwalny film pokazujący potwora w ruchu. Obserwacja potwora trwa od dawna, jak również próby schwytania go, a przynajmniej udowodnienia w sposób naukowy, że istnieje. Ale Nessie, jak nazywa się potwór, jest nieśmiały i nie chce się bawić. Ta akcja poszukiwania, operacja Deep Scan, kosztowała 1 000 000 funtów, ale zarejestrowano jedynie niewytłumaczalne echo, które być może miało jakiś związek z potworem. Wycieczki autokarem do Loch Ness obejmują przejażdżkę łódką po jeziorze, zwiedzanie zamku Urquhart i oglądanie wystaw Loch Ness. Ukazują one szczegóły obserwacji potwora. Można też obejrzeć modele naturalnej wielkości, owoce niektórych naukowych badań. The operator would attempt to keep track of the contact. When successful, it was recorded on the second screen, showing both its strength. Są też sklepy oferujące miejscowe wyroby, takie jak wyroby ze szkockiej wełny, wędzony łosoś i potwory ze szkła. 250 km na południe od Loch Ness leży Glasgow, największe miasto Szkocji i jej największy ośrodek przemysłowy. Jest to ciekawe miasto, które stara się przyciągnąć turystów. Glasgow ma świetne centrum informacji. W większych biurach informacji turystycznej można kupić lokalne pamiątki, mapy i przewodniki. Można również zarezerwować wycieczki i uzyskać potrzebne informacje. Mogą też Państwo zarezerwować tutaj pokój, nie tylko w Szkocji, ale w całej Wielkiej Brytanii. Yes, we operate a system called Book a Bed Ahead, which means that we can book a reserve accommodation for you in advance to virtually any other tourist information center in the UK. Wystarczy powiedzieć, gdzie się chcemy zatrzymać i jakiej kwatery szukamy. Personel biura dzwoni wówczas do informacji w danej miejscowości, a tam szukają odpowiedniego hotelu lub prywatnej kwatery i odzwaniają z informacją. W niektórych takich biurach można też wymienić pieniądze, co ułatwia życie, szczególnie wtedy, kiedy banki są zamknięte. Good morning, how can I help you? I'd like to cash some traveler's checks, please. Certainly. How much is it for? $60. That's fine. Right, Glasgow here, the date here, and sign here, please. There you go. Thank you. That'll be £34.88. How would you like it? Sorry? The money. Would you like fives or tens? Tens, please. Here we are. 10, 20, 30, 1, 2, 3, 4, and 88 pence. Thank you. Thank you. Goodbye. Bye-bye. No i oczywiście można uzyskać informacje o miejscu naszego pobytu. Well, we'd like to see the sights of Glasgow. Can you tell us where to go? Yes, sure. Right, first of all, we have a city centre map. At the moment, you're here. Mm-hmm. There are normally 3 main areas that we recommend visitors go and have a look at. Glasgow ma wszystkie udogodnienia, jakich można oczekiwać w dużym, ruchliwym mieście. Ale Glasgow ma też długą tradycję kulturalną i naukową. Uniwersytet w Glasgow należy do najlepszych w Wielkiej Brytanii. Powstał on w XV wieku. Glasgow ma też długą tradycję w dziedzinie architektury. Jest również siedzibą Szkockiej Orkiestry Narodowej oraz Szkockiej Opery i Baletu. W Glasgow jest kilka muzeów ze wspaniałymi zbiorami. Kolekcja Barella to dar Williama Barella, miejscowego armatora, dla miasta. Obejmuje ona ponad 6 tysięcy dzieł sztuki i wspaniałe zbiory antyczne.
Do skarbów Hunterian Museum należą m.in. całe pokoje z domu Charlesa Rennie McIntosha, jednego z ojców nowoczesnej architektury i wzornictwa. Ciekawe są nie tylko jego koncepcje dekoracji wnętrz, ale również projekty podstawowych sprzętów domowych i mebli. Glasgow kontynuuje wspaniałą tradycję architektoniczną. Prince's Square to nowoczesny ośrodek, w którym mieszczą się wytworne sklepy i restauracje. Warto odwiedzić to miejsce, choćby po to, żeby podziwiać piękną architekturę budynku. Podróż ze Szkocji do Irlandii Północnej trwa zaledwie 2,5 godziny promem, a samolotem niecałą godzinę. Północna Irlandia zajmuje niewielki obszar. Wszędzie można dotrzeć w niecałe 2,5 godziny. Dwa główne miasta to Belfast, stolica, i Londonderry. Ludzie współczują na ogół mieszkańcom Irlandii Północnej, pamiętając, że są oni podzieleni na tle rasowym, religijnym i historycznym. Ale zaskakujące jest, jak serdeczni i przyjaźnie nastawieni są ci ludzie. Belfast ma wiele wspaniałych budynków i wszystkie atrybuty dużego miasta. Londonderry, zwane również Derry, to piękne, stare miasto, pełne historii. Ballycastle jest typowym, ślicznym i pełnym życia miastem targowym. Ale największą bodajże atrakcją Irlandii Północnej jest jej krajobraz. Jeziora, wzgórza i wioski. Można tam znaleźć spokój i ciszę, mimo konfliktów Ulsteru. Można cieszyć się tym pięknym krajobrazem na różne sposoby. Proszę się nie martwić. Mniej energiczni turyści też znajdą coś dla siebie. Wybrzeże jest wspaniałe. Na północno-wschodnim wybrzeżu jest grobla olbrzyma. Legenda głosi, że jest to pozostałość drogi wybudowanej przez olbrzyma, który przeprawiał się morzem do Szkocji. A nieopodal widać organy, na których grał. Na wybrzeżu wznosi się zamek Dunluce, romantyczne ruiny wtapiające się w urwisko. Podczas naszej wycieczki pewnie zauważyli Państwo i inne zamki. Można je znaleźć w każdym zakątku Wielkiej Brytanii, a w każdym zamku straszy duch. Ale to już nie zamek. To gorzelnia Bushmills, która produkuje irlandzką whisky. Tak jak w Szkocji, i tutaj można zwiedzić gorzelnię i skosztować whisky. Oczywiście można też spróbować tego trunku w jednym ze wspaniałych pubów w Irlandii Północnej,
Na przykład w Crown, pod Koroną w Belfaście. Jest to elegancki pub w dawnym stylu. Amatorzy piwa powinni skosztować stout, ciemnego piwa. Irlandczycy wiedzą, jak je robić. Jak wszyscy Celtowie, mieszkańcy Irlandii Północnej są bardzo muzykalni. W tamtejszych pubach można posłuchać dobrej muzyki granej na żywo. A to już zupełnie inny pub i inny rodzaj muzyki. Tradycyjna irlandzka muzyka ludowa. To już wszystko. Dobre miejsce na zakończenie naszej podróży. Przytulny pub, sympatyczni ludzie i dobra muzyka.